Kawki są świetnymi kieszonkowcami. Kawki można rozpoznać po szarym upierzeniu szyi i jasnych tęczówkach, które ostro odcinają się na tle czarnych główek. Mieszkają na wsiach, ale znajdziesz je także w miastach, ponieważ łatwo przystosowują się do otoczenia. Potrafią się ze sobą komunikować i są bardzo towarzyskie. Kawka, która odkryje miejsce bogate w pożywienie. Zawiadamia o tym kolegów i pokazuje im, jak tam dotrzeć. Są inteligentne i lubią psocić. W Anglii i Walii, gdzie mleczarze często rozwożą butelki mleka i stawiają je na progach domów, kawki wiedzą, jak przebić kapsel, żeby się napić. Czasami ludzie je oswajają i uczą różnych sztuczek. Zazwyczaj są to zabawne rzeczy, gra w piłkę lub podziwianie siebie w lustrze. Jednak ci, którzy mają złe intencje, mogą nauczyć kawkę złodziejstwa. Pewna włoska banda pokazała ptakowi, jak kraść pieniądze. Kawka czekała na ludzi pobierających gotówkę w bankomatach i wyrywała im banknoty. Zanim wyjmiesz pieniądze z automatu, Dobrze się więc rozejrzyj, czy nie obserwuje cię jakiś czarny ptak o przenikliwym spojrzeniu. Czytała Krystyna Czubówna. Poleca wydawnictwo Nasza Księgarnia.